No cześć, witam was wszystkich, jest wtorek, godzina 20, więc zaczynamy nasz cotygodniowy livestream z Kerbali, czyli mały krok dla Kerbala, a wielki krok dla całego Kerbinu. Więc dzisiaj będziemy próbować uratować naszego jebediasza Kermana z powierzchni Księżyca, na której wylądował, ale niestety rozbił się, zniszczył silniki, no i siedzi tam biedny i nie za bardzo wie, co ze sobą począć i co ze sobą robić. Witam wszystkich, już patrzę, kto jest dzisiaj z nami na żywo. Może herbata za zimna? Dzisiaj mam herbaty dwie, mam jedną tutaj, tę tradycyjną, a drugą mam w świni. O właśnie, good luck, enjoyment. Jedna jest stara, jest zimna, druga jest ciepła i bardzo świeża. Spam uważam za rozpoczęty. Dobra, dzisiaj będę miał dla was w ogóle niespodziankę, jeszcze to powtórzę, bo niektórym pewnie się tradycyjne początkowe reklamy odtwarzają póki co, więc dzisiaj będziemy mieli z Radkiem dla was niespodziankę i mamy 7 kuponów na darmową subskrypcję na miesiąc. Także wklepując dany kod będziecie mogli sobie na miesiąc jakby ogarnąć subskrypcję tutaj na streamie Astrofazy i będziecie mieli wszystkie jakby związane z byciem subskrybentem profity. Natomiast tak, 4 rozlosujemy wśród już obecnych i już istniejących subskrybentów. 2 rzucimy, ja zadam 2 pytania i będę mówił, że to są pytania konkursowe w trakcie trwania tego streamu i wy będziecie odpowiadać do Radka oczywiście i Radek już uzna, która odpowiedź była najciekawsza i tej osobie, znaczy tym dwóm osobom przyzna właśnie darmowe kupony, natomiast trzeci będzie w pewnym momencie wrzucony na czat, na tak zwane kto pierwszy, ten lepszy. Wtedy kto pierwszy, ten lepszy. Ja już ustawiam teraz jako wiadomość przyklejoną na czacie link, pod którym będziecie mogli realizować te kupony. Albo nie, zrobimy inaczej, bo jak będę miał wrzucić już ten kod dodatkowy, to wtedy pojawi się ta informacja i wtedy będziecie wiedzieli, że już trzeba się gdzieś tam przyglądać na czacie bardziej uważnie. Dobra. Mój ulubiony kubek, Rusty. No tak, Rusty miał okazję pić z tego kubka, jak był u mnie ostatnio. Aha, i jeszcze nie wiem, czy zdążymy to zrobić na dzisiejszym streamie, jeśli nie, zrobimy to w czwartek na pewno. Będę chciał, żebyśmy wybrali wspólnie jakiś cel na charytatywny stream, który jeszcze w lutym chcę zrobić i będzie to sklejanie tej wielkiej stacji kosmicznej. 12 godzin streamu, także duże wyzwanie przed moim głosem, no i przed waszym wytrzymałością i siedzeniem przed komputerami, natomiast wspólnie będziemy musieli wybrać jakiś fajny cel, na który charytatywnie, przynajmniej może z grubsza, wiadomo o co chodzi, czy dzieci, czy zwierzęta jakieś i tak dalej, a już później znajdziemy jakąś odpowiednią fundację, która się zajmie przejęciem potem funduszy. Dobra, co tam się dzieje ciekawego na... Co się dzieje ciekawego na czacie? Widzę, że hasło Okoń zostało już podane. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mody, to jest jakiś problem. Niby instaluję mody, które są pod te wersje, czyli 1.0.5. To jest ta najnowsza chyba. Natomiast niestety nie działają niektóre. Znaczy na przykład mody na części głównie sobie wziąłem i one niby są pod te wersje, ale połowy części nie ma, albo na przykład są silniki, a nie ma zbiorników odpowiednich do nich. Paranoja, nie wiem o co chodzi, może ktoś będzie wiedział, jak to obejść. Okej, Damian jest tam z tyłu, czai się, tak jak widzicie, więc możecie go pozdrawiać sami. Dobra, przechodzimy sobie już za chwilę do Kerbali. Przechodzimy sobie już do Kerbali, więc będziemy ratować naszego Kermana. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko działa. Przechodzimy sobie już do Kerbali. A właśnie, tu mi się włączył włączył mi się podgląd na stream, także tak jak myślałem, byśmy zaraz mieli zdublowane głosy, co już kiedyś się nam zdarzyło, ale na szczęście wyczaiłem, żeby tego nie było. Dobra, przechodzimy sobie do naszych Kerbali. Gdzie one tutaj są? Tutaj są. I odpalamy naszą
zapisaną wcześniej grę. O właśnie, o to mi chodziło. Coś się strasznie ostatnio zaczął wieszać niestety nam XSplit. Nie wiem z czego to wynika, chyba muszę go przeinstalować. Na Kerbinie noc, jak widzicie. Tukan, mówisz, że mody są do działania, których potrzebne są inne mody. Nie, no właśnie sprawdzałem i tam wszystko było jakby ok, więc no nie podejrzewam, że coś mogłoby być nie tak. Dlaczego w sumie miałoby coś być nie tak, że tak powiem. Jeszcze momencik, jeszcze nam się tutaj coś wiesza i nie do końca wiem co. Dobra. Może zrobię mini stację kosmiczną? No na pewno się prędzej czy później pojawi. Może nawet dzisiaj zaczniemy już ją budować. Natomiast zobaczymy co i jak. Dzisiaj spróbujemy przede wszystkim naszego jebediasza uratować. Advanced Inline Stabilizator. Co to znaczy? Wspomaga SAS. No ale generalnie chyba na razie nie mamy aż takich wielkich pojazdów, żeby SAS nam źle działał. Odpowiedź na pytania na czacie? Tak, odpowiedź na konkursowe pytania ja je zadam w formie jakby dźwiękowej tutaj, natomiast wy na nie odpowiecie w, no, Radkowi. Nie wiem, to już Radek niech napisze, jak mu jest wygodniej, czy to ma być na privie do niego napisane, czy też będzie łowił spośród czatu, to już jakby od niego zależy. Więc on wam to opowie i on wam to zgłosi, że tak powiem. Wszystko. Natomiast nasze kerbale, co my chcemy? Chcemy uratować naszego jebediasza. Dobra, przede wszystkim sprawdźmy, czy on jeszcze żyje, bo zrobimy jak zwykle, także ja się będę tutaj trudził i będę robił jakieś statki kosmiczne, jakieś rzeczy wymyślał, a okaże się, że on już na przykład nie żyje. Co to było? Krab 1, chyba żeśmy tam kraba wysłali, mam z tego co pamiętam, aczkolwiek może się mylę. Może wystrzelić zbiorniki z paliwem na orbitę? Myślę, że uda nam się zrobić to bez... Już myślałem, że nie żyje, ale na szczęście żyje. Może się uda to zrobić bez jeszcze jakiegoś tam wielkiego przebudowywania tego wszystkiego. Dobra, jak widzicie, jest safe and sound, jak to mówią Amerykanie, ale zaraz. Z tego co pamiętam, zostawialiśmy go w kręgu wstydu. A on z tego kręgu wziął i wyszedł i jeszcze wszedł z powrotem do naszego pojazdu. Nie, tak być nie może. Z powrotem do kręgu wstydu wracaj. Kiedy będę sklejał model ISS? Wydaje mi się, że jakoś pod koniec miesiąca się to wydarzy. No, dobra, jebediasz jest już w kręgu wstydu, także niech sobie w nim siedzi, a my wracamy do naszego Space Center. I teraz tak, myślałem jak go zabrać, no bo wcześniej mówiłem, że będziemy musieli zgromadzić więcej części, tę wieloosobową kabinę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam pewien pomysł, który zobaczyłem w internecie, na YouTubie, że tak można budować statki i zobaczymy, czy to się nam uda. Otóż, to co chcę zrobić, to wysłać tam kapsułę, w której później nasz Kerman wróci sobie. Kerman sobie wróci, natomiast tam poleci ona bezzałogowo. I żeby to zrobić, to będziemy musieli wstawić tutaj to. But first, jak to mówią, co to jest? To jest coś, co jest nam niepotrzebne w tym momencie. To jest wielkie, nie mamy tego małego cholera oddzielacza.
Najwyżej polecimy razem z tym, bo szkoda masy, tak naprawdę. To jest dosyć masywne, więc nam przeszkodzi. Okej, łączymy to z tym. To jest ta nasza sonda bezzałogowa, nazwijmy to. Natomiast tutaj mamy kapsułę. I teraz. Teraz potrzebujemy tego. Potrzebujemy jakiegoś zbiornika z paliwem. Może na przykład to. Wydaje mi się, że na ostatnią fazę lotu powinno to wystarczyć. Chociaż może dać coś większego. Na przykład to. Tak dla pewności. Możemy dać to dla pewności. Silnik możemy wykorzystać. Chyba ten będzie najmniejszy, jaki mamy tutaj, najlżejszy w sensie. Pół tony to jest już jeden i ćwierć tony. To będzie chyba najlepsze. Czy dużo mam odblokowane? Jeszcze dużo nie mam. Spadochron spokojnie, zaraz damy. Spadochron będzie ten boczny, bo tam już niestety na górę go nie wstawimy. Wmontować drabinkę w luk bagażowy? Ale po co? Awa, ja nie wiem, kim ty jesteś, czy jesteś nią, czy nim tradycyjnie, natomiast zastanawiam się po co. Tutaj jakby on sobie będzie mógł podlecieć do góry, nasz jebediasz Kerman, także spoko. I tym razem damy nóżki. Nie mamy już ograniczenia, jeżeli chodzi o... No... O ilość rzeczy. Sprawdźmy, czy one się rozłożą tak, żeby skompensować nam wysokość tego. Spokojnie. Dobra, nóżki już mamy. Coś mi się wydaje, że do Jebediasza dołączy ta rakieta. No dzięki za... generalnie dzięki tak. Dobra, przydadzą się też jakieś panele słoneczne, bo jak wiemy... generalnie prądu nam nie starczy, żeby dolecieć sobie tak do, od tak do Księżyca. No one flies just like that to the moon. Czy antena jest nam potrzebna? Wydaje mi się, że antena chyba nam nie będzie to potrzebna. To jest akcja stricte ratunkowa. Dobra. Myślę, że tutaj jest już ok. Teraz potrzebujemy jeszcze tak. Potrzebujemy tego. To będzie nasz kolejny stopień. I tu damy silnik. I raz. To sobie weźmiemy wyżej wszystko. Jeden fotopanel zabierzemy na rzecz naszego spadochronu. Bo spadochron też nam się przyda, jak najbardziej tutaj. Są mody na części, tylko że większość nie działa. Dlatego nawet ich nie wybieram. Okej, co dalej? Mamy już drugi stopień też. No to budujmy jeszcze sobie spód. Tu damy dwa zbiorniki. Damy też silnik ze zmienną geometrią ciągu. Jak to się nazywa? Zmiennym wektorem ciągu. Tak to się dokładnie nazywa, czyli że można nim regulować sobie ciąg. Dobra. Martwią mnie te nóżki, bo to będzie strasznie mało aerodynamiczne, a niestety jeszcze nie mamy tych... tych, kurcze... jak one się nazywają, no... Jeszcze nie mamy tych owiewek takich na górze, można zrobić takie klosze jakby, no nie wiem jak to nazwać. Dobra. O! Jakoś to strasznie przesunięte wszystko jest. Nie podoba mi się. Mm-mm-mm.
I damy sobie jeszcze nasze zapasowe silniki. Teraz myślę, czy dać boostery na paliwo stałe, czy dać boostery na... czy dać po prostu silniki na paliwo ciekłe. Papa Smurf, no możesz zapodać jakiegoś linka do tych modów najnowszych, ale to jest najnowsza wersja, także jak masz jakieś stabilne, to podeślij, zobaczę, co tam ciekawego może być. O, dobre spostrzeżenie, Mati, żeby wziąć ze zleceń misję ratunkową, bo może coś takiego być. Tam. Damy 3 zbiorniki, wydaje mi się, że to spokojnie wyniesie nam w przestrzeń. A tu mamy takie fajne, duże boostery. Może nimi się zajmiemy? Okej. Chyba jest równo. Dobra, i zmniejszymy oczywiście gdzieś do 66 ich moc, bo nie będzie nam aż tak wielka moc potrzebna raczej. No i jeszcze proponowaliście, żeby zarzucać tymi lotkami. Więc niechże tak się stanie. I tutaj też by się przydały w sumie. W środku. Rusty, robiłeś już te loterie dla subów, czy jeszcze nie? Bo jestem ciekawy, jak to wygląda w ogóle. Słuchajcie, ja wiem, że to jest duża rakieta i tak dalej i w ogóle, ale chcę mieć pewność, że tym razem uratujemy naszego Kermana. Więc zobaczymy. Dobra. Czy my wszystko mamy, żeby potem jak zwykle nie było jak zwykle? To nam odpada, potem spadochron. Czy ten spadochron wytrzyma, jaki on ma udźwig w ogóle, zobaczmy. Gdzie te spadochrony były? Tutaj. Widzę, że nie ma tutaj chyba nawet odniesienia do tego, jaką wielką masę może udźwignąć. No, no dobra, bądźmy dobrej myśli. Powiem wam, że nawet mi się podoba ta rakieta, wygląda całkiem tak... Ja ją zapiszę. Brygada RR1. Zapiszemy sobie to, bo ona mi się podoba. Jest taka chyba, że się nie przewróci. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, jeszcze sprawdźmy tylko, czy wszystko chodzi. To trzeba oczywiście tutaj. Potem odpadają nam boczne. Potem odpada nam dolny stopień. Włączamy silnik. Potem odpada nam kolejny. Tutaj będziemy lądować na księżycu tym i tak dalej, i tak dalej. I spadochron. Myślisz, że Ava będzie problem z paliwem? Ja mam zamiar się tym rozpędzić na księżyc, a tym lądować i potem wracać. No nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, tu wszystko przecież są testy. Bądźmy jak von Braun. Bawmy się tym, okej. Nie ma co się tutaj za dużo zastanawiać, po prostu lecimy. Sprawdźmy jeszcze sobie tak.
O nie, nie ma STS. Zaraz zobaczymy, czy się da to jakoś zamontować, czy jeszcze nie mamy żadnego takiego modułu dodatkowego. Niestety jeszcze nie mamy żadnego takiego modułu, więc będziemy musieli wykonać lot bez STS-u zupełnie. No dobra. To bez STS spróbujemy polecieć sobie na Księżyc. A właśnie, co ty tu robisz, Bilkerman? Dobrze, że zauważyliście, że tam siedzi. Nie zwróciłem uwagi, że mamy pasażera na gapę. Sio. To po męsku, będzie po męsku. To fakt, bez STS-a. Dobra, 3, 2, 1, 0, engage. Miejmy nadzieję, że nam nie zaczną się rozpadać te boostery boczne, bo już zaczynają falować dziwnie. I może się to źle skończyć, natomiast nie mamy jeszcze tych takich połączeń, tych linek takich, nie wiem jak to nazwać do końca. Ciekawe, czy tym razem rakieta nam swobodnie wyjdzie w przestrzeń, czy też jak zwykle będziemy musieli robić dziwne manewry w powietrzu. Zaczyna się obracać. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. No dobra, żeśmy trochę przesadzili z tymi... Przesadziłem z tym, szczerze wam powiem. Mocno z tym przesadziłem. Oj, 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 oj. Teraz tak, gdzie my mamy lecieć? Chyba mamy lecieć tu, w tę stronę na kuli naszej. Naszej bańce. Powiem wam, że bez STS-u jest ciężko to wszystko ustabilizować, ale jakoś chyba damy radę. ...169 km. No ładnie nas te boostery wyciąły w górę. Haha. No i się nam zrobiła duża apoapsa. No dobra, odpalamy silniki i zaczynamy działać. Ile mamy tego paliwa?
nie wyszło to do końca tak, jak planowałem. Boostery jednak były za silne jak na taką konstrukcję. Mogliśmy wziąć te mniejsze i by wystarczyły w zupełności. Obejrzałem spor do projektowania ufolutka, ale do naszego się zupełnie nie nadaje, powiem wam szczerze. Przede wszystkim jest oparty na szkieletach i no nie widziałem nic, co byłoby podobne do macki. Szczerze mówiąc. Gdzie nam lecisz? Naprawdę po męsku. Dobra, możemy spowolnić nasz silnik. Orbita nam się już ładnie tutaj zaczyna zawiązywać. A jak z paliwem? Paliwo jeszcze jest. Także na spokojnie już możemy sobie działać. Nie, nie masz w miejscu stać. Nie, nie, nie. Okej. Mamy jeszcze całkiem sporo Delta V, czyli tego paliwa, które nam zostało, powinno wystarczyć spokojnie na to, żebyśmy się dostali na Moona. Okej, gdzieś tu będzie trzeba wykonać manewr. Albo i nie tu. Miejmy nadzieję, że nie jesteśmy za wysoko. No i ładnie. Spokojnie powinno nam tego wystarczyć. Abyśmy mogli dolecieć sobie na Moona. Konkurs AWA też będzie. Będzie loteria dla subów. Będzie konkurs na dwa będą kupony na odpowiedzi na pytania. I będzie też jedno na loterii dla wszystkich. Więc będą trzy różne jakby konkursy dzisiaj. Pa, słuszna uwaga, nie wziąłem kontraktu, jestem głupi. No ale cóż, tak bardzo chcę już uratować naszego astronautę. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli okazję, żeby kogoś uratować, także spokojnie. Okej. Rakieta ma już na tyle niewielką w porównaniu do tego, co było na początku, masę, że jestem w stanie obracać nią bez korzystania z silnika, co jest bardzo miłe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i odpalamy silnik. Dobra, niech sobie rośnie nasza orbita. Natomiast tutaj jakby pokazuję od razu też odpowiedź na pewne pytania, dlaczego nie wystarczy jeden impuls w przestrzeni kosmicznej. Ano nie wystarczy, bo mamy odpowiednią masę, którą trzeba rozpędzić na odpowiednią prędkość, jak widzicie. Może się jeszcze udać tak naprawdę tylko przy tym silniku i przy tym zbiorniku. To byłoby fajne. Ale cały czas trzeba korekcję
kursu robić, bo bez STS-u jest ciężko. Na szczęście, kiedy już nasz Jebediah wsiądzie do środka, będziemy mieli STS z naszej kapsuły. Dobra, obstawiajcie, czy uda się... Nie, nie udało się. Trzeba jednak będzie użyć troszkę tego silnika. Ale niedużo. Na szczęście. Większość energii już żeśmy uzyskali przy pomocy poprzednich stopni rakiety. Jeżeli nie będzie żadnych jaj na orbicie, to bez problemu uratujemy naszego Kermana. Troszkę daleko jesteśmy. Lepiej dodać tutaj tej energii i zbliżyć się bardziej do Księżyca. Dobra, teraz go przechwycimy bardziej. No i zobaczcie, jak mało paliwa zostało zmarnowane. Przechwycimy go lepiej. Michał 0803, jesteś, widzę, strasznie negatywnie nastawiony. Dlaczego nie ma szansy, żeby nam wylądował? Dobra, już się bałem, że będę musiał zrobić korekcję kursu, natomiast na szczęście udało się nie. Okej, odwracamy się. I zaczynamy robić naszą orbitę. Współczuję wszystkim, którzy muszą latać bez STS-u. To jest po prostu... mordęga. Jesteśmy chyba w dobrej płaszczyźnie, więc powinno się udać odzyskać naszego bohatera Republiki Owsików. Wybaczcie, że na razie nie patrzę w komentarze, ale muszę cały czas tutaj manewrować na nawbolu naszym, bo... Okej. Orbitę już mamy. Będziemy robić manewry transferowe Hochmana, żeby zaoszczędzić paliwa. Dobra, poczekamy, aż dolecimy sobie do Apoapsy, będziemy zmieniać Periapsę i tak na zmianę. Kiedyś latałem bez sasa, bo nie wiedziałem, co to robi. No to gratulacje. To gratulacje, dobra. Przyspieszmy trochę czas. Jaką mamy odległość? 876 km. Spora odległość, ale zaraz sobie ją zlikwidujemy. I znowu. Poza tym ustawimy to jako nasz target. Nie zmieniaj pozycji. 300. Dobra, niech będzie. Szkoda energii. Lecimy dalej. Jak paliwo stałe jest podawane do silnika? Nie jest podawane do silnika. To taka, wyobraź sobie taką wielką petardę, wielka beczka prochu, która powoli się spala po prostu.
Tam nie ma tam nie tyle jest silnik, co po prostu dysza, z której odpowiednio uformowane gazy wylotowe trafiają na zewnątrz. Dobra, ale mimośród się nam zrobił. Okej, okay, chodź, chodź. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dostatecznie. Pokrążymy sobie na orbicie tak, żeby nam Księżyc obrócił się odpowiednio na słonecznioną stroną, tam gdzie jest nasze miejsce lądowania, żebyśmy nie musieli po prostu całej akcji przeprowadzać po ciemku, co byłoby słabe, moim zdaniem, bardzo słabe. Dobra, 250, 327, bardzo fajnie, lecimy dalej. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie nam póki co idzie, dlatego zapiszemy, żeby się tak ładnie działo dalej. O, skończyło się... Nie wiem, dlaczego skończył się prąd. Aha, bo są panele odwrócone. Ale wiecie co? Dobra, musimy gdzieś nałapać prądu, także... Okej, to jest dziwne. To jest dziwne. Dobrze, że zapisałem. To jest dziwne. Dobra, ustawmy się panelami do słońca, żeby nam się znowu nie zrobił taki manewr. Okej, teraz zapiszemy. I znowu nam się obracasz. Nie obracaj się. To było dziwne, naprawdę dziwne. Miejmy nadzieję, że bez STS-ów da się to zrobić, bo jeżeli będę musiał robić takie manewry... No byłoby to niefajne. Okej, teraz nam się ładuje prąd z tego co widzę. Dobra. Prąd nam się ładuje w dwóch momentach. Albo jak mam odpalony silnik na paliwo ciekłe, albo w momencie, kiedy baterie słoneczne, panele słoneczne są wystawione na działanie słońca. No, gdzie lecisz? To 99, 60, 50, 36, jeszcze. Powoli. Zjedziemy do jakichś 15. Super, dobra. Z jednej strony mamy to. Czas na drugą stronę. Zapiszę, żeby znowu nie było z prądem problemu. Nie mam w ogóle sasu, więc nam się niestety... tak to będzie wyglądało. Okej, ktoś widzę, słyszę właściwie, że ktoś bek zasubował. Gratulacje, to z naszej loterii dzisiejszej. Tak czy siak, dzięki za zainteresowanie. Tutaj mam coś przeczytać, coś ważnego z tego, co widzę, było. Aha, jeżeli ktoś już subskrybuje i wygra ten los na loterii, to jeszcze go chyba nie wklepujcie, bo lepiej to zrobić, jak wam się skończy aktualna subskrypcja. Bo nie wiem, czy to
doda wam miesiąc, czy po prostu się zmarnuje wtedy, a byłoby szkoda. Okej, Piotrek, przeczytaj proszę, jeśli manewr zaczynasz w miejscu, gdzie go zaplanowałeś, to jest najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. Manewr zaczynaj albo tak, żeby skończyć go w zaplanowanym miejscu, albo rozłóż w czasie, czyli połowę zrób przed, połowę za miejscem zaplanowania. Nie, jasne. Natomiast chcę po prostu się zniżyć tak, żebyśmy mieli w miarę jednolitą prędkość, powiedzmy. A nie taką orbitę ostrą, jak tutaj widzisz, bo po prostu będziemy przyspieszać mocno. A po co nam to? Jest to nam niepotrzebne. Lepiej zaoszczędzić paliwa na ewentualne jakieś manewry dodatkowe. Dobra. Normalnie da radę to wyliczyć nawet. Jeżeli mamy wysokość, mamy odległość, mamy prędkość, trzeba by to było... Da radę to obliczyć, kiedy należałoby zacząć... odpalanie silników... Tak, aby wylądować dokładnie nad celem. Zresztą, nawet jeżeli wylądujemy troszkę dalej, aż takim asem precyzyjnym, precyzji tutaj w Kerbalach jeszcze nie jestem, to zawsze można się jebediaszem udać na wycieczkę, jak w Marsjaninie, prawda? 80 km. 70 km. Dobra, bo to już zaczyna być niebezpieczne. Mamy 10 z tej strony, tam już będzie ok. Nóżki rozłożone, niech sobie będą. Naszego kraba 1 ustawiamy jako target. Trzeba będzie trochę... A dlaczego nam się nie zaznacza jako target? Nie rozumiem tego. Trzeba będzie troszkę inklinację zmienić, ale... Okej, ktoś mi wytłumaczy, czy czegoś jeszcze nie rozbudowałem i dlatego nie można tego zrobić, czy o co chodzi? Troszkę sobie zmniejszymy tam. Okej, 11,8. Chyba już powinno być dobrze. Ale... Nie wiem dlaczego nie pokazują nam się prowadnice. Powinny. No ale trudno, zrobimy to manualnie w takim razie. Natomiast wiecie co, spróbujmy sobie zapisać, czy jesteśmy ustawieni panelami na słońce, żeby nas dogrzewało. Gdzie jest słońce? Tutaj. Trzeba troszeczkę się... przesunąć tak. O. Pięknie. I teraz sobie troszkę pokrążymy, tak żeby... Albo sobie i nie pokrążymy nawet. Z tego co widzę. Gdyż, ponieważ niestety jesteśmy za nisko.
No to niestety będziemy musieli robić to w półmroku. Ależ to jest udręka bez tego STS-a. Nie wiem, jeżeli ktoś to robi z pasji, to musi mieć bardzo ciekawą pasję. Aha, teraz nam się wzięło i przesunęło wszystko. No ciekawe. A nie, dobra, bo tutaj mamy manewr jeszcze. Okej. Okej. Dobra, zaznaczę sobie mniej więcej, w którym miejscu zacząć hamować. No i będziemy kombinować. Uran będzie w poniedziałek. Mam już prawie zrobiony, więc będzie na pewno. A, w ogóle w CKM-ie się znalazłem. Znaczy dostałem info i kupiłem tę bluźnierczą gazetę. I jest tutaj Astrofaza. O. Jest jeszcze Historia bez cenzury, Uwaga naukowy bełkot, jest Sajfan i Radek z Polimatów. Także całkiem ładne towarzystwo. Ląduj po męsku. Generalnie cała ta misja jest bardzo po męsku, z tego co widzę, więc... Więc tak. Okej. Kermanie, lecimy po ciebie. Nic nie widzę. Będziemy to robić po ciemku, to będzie dopiero... To będzie dopiero misja. Powiem wam, że będzie bardzo ciężko bez STS-u cokolwiek tutaj zrobić. Kurde, no. Masakra, po prostu masakra, co się dzieje. No i niestety przelecieliśmy. Ile będziemy od celu? Dużo. Będziemy od celu, gdzie ten nasz cel jest. Jesteśmy teraz 5 km. Dobra, wybaczcie, znowu nie będę się, że tak powiem, bardzo interesował czatem, bo trzeba będzie jakoś wylądować. Ile my jesteśmy nad powierzchnią? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc. 4 km, okej, 5 km nad powierzchnią. Naszym wyznacznikiem będzie tutaj oczywiście pojazd Kermana. No, teraz światła by się przydały, to fakt. Ale co to nie my? My nie wylądujemy. Widzę, mam dobry monitor w miarę, więc widzę delikatną różnicę między rakietą a podłożem, czego wy możecie nie widzieć akurat. Dobra, 3 i 2, 3 i 1. I 8. Nie wiem, gdzie jestem. Totalnie. Nie wiem, jak wysoko. Thank you.
To musi być naprawdę łód szczęścia teraz, żeby nic nam się nie stało. Dobra. Trzeba też jeszcze naszą prędkość boczną zlikwidować. Co nie będzie takie łatwe. Zwłaszcza, że naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Za dużo. Dobra, coś się zaczyna dziać. Widzę podłoże. 12, 9, 8. Okej, lądujemy. Dobra, przewróci się, ale trudno. Ale leży, jest okej, wylądowaliśmy. Może uda się nawet jakoś postawić ją potem na nogi. Jesteśmy trochę pod górkę, może jakoś się obrócimy. Zobaczymy zaraz. Dobra, mogliśmy obrócić rakietę, więc jest spoko. Tylko pytanie teraz, czy mamy właz gdzieś tutaj pod ręką? Mamy. Fuch, i mamy tylko 1,7 km. Dobra, przełączmy się teraz do naszego jebediasza, który w kręgu wstydu tutaj siedzi. I z jakiegoś powodu nie jestem w stanie się nim ruszać, nie wiem czemu. Dobra, może przejdźmy do widoku mapy. Switch tu, przekładam się na... Okej, to nie jest to, co chciałem. Gdzie jest Moon? Tu jest Moon. Przejdźmy do Space Center naszego. I stąd sobie znajdziemy naszego jebediasza. Ciemno jest, to śpi. Ej, on się naprawdę nie rusza, może nie żyje, zamarzł. Albo jest mu tak wstyd, w kręgu wstydu. Aha, jestem kręgiem wstydu. Też racja, byłem kręgiem wstydu. Dobra, teraz gdzie jest nasza rakieta? Brygada RR. Jest tam. Pytanie, czy nam starczy paliwa? Powinno starczyć chyba. No to lecimy. Postaramy się nie zabić. Co też będzie dosyć ciężkie, bo... Nic nie widzę. Okej. Teraz coś widzę, ale bardzo słabo. Dobra, zwolniłem na tyle, że nie powinniśmy się zabić. Dobra. 300 metrów to go. Albo naziści, albo twardowcy, albo kosmiczne króliki księżycowe też go mogły dopaść. Okej. Widzę jakieś wydmy, także jest okej. 160 metrów. I zniknęło. I teraz nie wiem, gdzie jest. Będziemy szukać po ciemku.
Dobra, widzę, jest okej. Okay. Dobra, tu już sobie pobiegniemy. Okej, okay, widzę tam taki mały czarny ślad i to jest właśnie to. O, właśnie jest tutaj. No dobra, dobra, już się możesz zatrzymać, bez przesady. No ładnie pojechał. Krabownia zostaje za nami. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Teraz pytanie, czy uda nam się wystartować. Jakoś bardzo lekko włączę. Bardzo lekko włączę. Bardzo lekko włączę silnik i spróbujemy się tam na górę dostać. Tylko teraz tak, pytanie. W którą stronę na ziemię? No to chyba obojętne, byleby do góry. Też nie głupia. A gdzie mamy karbin teraz? Bo na razie mamy jeszcze prąd, pamiętajcie, a za chwilę może go nie być. I będzie wtedy tak zwana dupa. Dobra, zapisuję. I zobaczymy, czy uda się nam potem naładować na słońcu panele. Uda się, udało się. Tak będzie o wiele łatwiej, wydaje mi się, lecieć. Gdzie my jesteśmy? Tu jest słońce, to jest po drugiej stronie księżyca. Także jesteśmy dobrze, bo ja muszę polecieć w tę stronę tak naprawdę, żeby orbita zamknęła nam się z tyłu, więc jest, nie jest źle. Okej, okay, tutaj ktoś podaje dobry temat, co zrobić. Schowamy nóżki. O ile w ogóle działają jeszcze. Dobra, działają. I wturlamy się na wzgórze. Niestety, turlanie się już nic nie daje. Paliwa też mamy mało. Aha, dobra. A dlaczego nie mogę... Dlaczego nie mogę kontrolować stąd? Aha, już wiem dlaczego, bo nie jestem znowu w tym. Weźmy sobie, wejdźmy do Space Center. I brygada RR. A to miało być złożone, z tego co pamiętam. Control from here. Dobrze. Potrzebuję tego. Zaraz nam te panele, to wszystko podpada, coś czuję. Tak się tańczy breka na księżycu, proszę bardzo. Oj, 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 nie o to mi chodziło. Totalnie nie o to mi chodziło. Jeszcze raz. Tego jeszcze nie było. Proszę Państwa.
No, okej, wiemy już, że jest to możliwe. Teraz trzeba tylko to zrobić. Trzeba to zrobić w jakiś taki sposób, żeby to zadziałało. Faktycznie mam już teraz SAS. To jest... Tak bardzo o nim zapomnieć. Dziwię się, że te panele jeszcze nie poodpadały. Chociaż być może one są w ogóle nie... Okej, coś się dzieje. Ileś tego paliwa jeszcze mamy, tak żeby wrócić. Kurczę, no. No i znowu nie mogę robić manewrów. O co chodzi? Nie, nie krab jeden, nie to, nie to. Po prostu jestem zawiedziony tym, co się tutaj dzieje. Będziemy musieli to zrobić jeszcze raz. Powiedzcie mi, dlaczego nie jest... Nie mogę zaznaczyć naszej brygady RR. Jeszcze raz. Alt F12 i dolecimy. Nie, 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 nie. Musimy dolecieć normalnie. Krabownia. Może teraz się uda. Znaczy, cały czas nie mam jakby zaznaczonego naszego pojazdu. Nie wiem czemu. Nie jestem w stanie go zaznaczyć. Nie mogę tu robić żadnych manewrów. Nie wiem, o co chodzi. Patrzcie, widzicie? Nic. Tea time będzie, ale jeszcze nie teraz. Chwilka. No widzicie, nie mogę zrobić manewru i nie wiem, o co chodzi. Totalnie nie wiem, o co chodzi. Jeśli ktoś jest mi w stanie to wyjaśnić, to będę bardzo wdzięczny. Co jest? No patrzcie, zupełnie nie mam opcji na zrobienie czegokolwiek.
Dobra, teraz już widzę, był jakiś inny ten manewr. Ale niestety chyba mamy za mało paliwa, żeby wrócić. Takie mam przynajmniej wrażenie. Nie, może się uda, tylko że... Jeszcze raz. Dobra, robimy tea time i po tea time będziemy próbować jeszcze raz się za to zabrać. Ale chyba mam pomysł, jak to powinno wyglądać i co zrobić. Także... No i jestem z powrotem. Okej, musimy pomyśleć teraz. Nie ma, że tak powiem, żadnych opcji na błąd. Musimy wystartować w odpowiednim kierunku i zrobić odpowiednią orbitę. Okej. Tworząc ją tutaj, jeżeli zacznę... Czy tutaj lepiej? Lepiej tutaj polecieć w górę i wtedy nam się zacznie orbita tworzyć. Chyba. Pod jakim kątem? Szkoda, że nie można jej zrobić z... Jak to się mówi?
że nie można jej zrobić z gruntu, z ziemi. A przeskoczyłem. Chociaż może niekoniecznie. Teraz jak my jesteśmy w stosunku do Słońca położeni w ogóle? Dobrze byłoby w kierunku na Słońce właśnie, jakby w tę stronę polecieć. W sumie z orbity łatwiej go będzie ściągnąć, to fakt. Spróbujemy. Musimy się odwrócić przede wszystkim. Ale kończy nam się paliwo. A ja znowu nie mogę ruszać naszym pojazdem. I nie wiem dlaczego. Czy to przez nóżki? To nie przez nóżki. Jeszcze raz robimy F9. O co chodzi? Dlaczego się nie chcesz poruszać? Gdzie my mamy Słońce? Tutaj. Ale musimy się, tak jak mówiłem, obrócić w drugą stronę i lecieć tam w kierunku na Krabownię. Jakkolwiek głupio to nie brzmi. Okej. Kurde, no nie ten przycisk znowu. Co ja mam z tą spacją? Jak w jakiejś grze typu Icy Climbing, nie wiem czy pamiętacie coś takiego. Tam spacją się robiło wszystkie ewolucje. Jak widzę ten breakdance, to mam ochotę właśnie coś takiego zrobić. Słuchajcie, no ja mogę użyć Alt-F12, ale co to będzie za misja ratunkowa? No to tak to możemy przy pomocy tej rakiety lecieć na Jul nawet. To nie ma fanu w tym. Okej, spróbujmy zrobić tak. Ja się już ustawiłem w odpowiednim kierunku. To sobie wyłączamy, bo to nam przeszkadzało wtedy. Okej, to nie przejdzie w ten sposób. Także możemy już sobie wczytać grę. Musimy zrobić breakdance na początku i wtedy dopiero... Teraz wiercimy się w powierzchni Księżyca. Coś mi się nie chce tym razem przestawić tak jak wtedy ładnie. No, że Jebediasz się jeszcze nie pożygał, to jest naprawdę dziwny wyczyn. Może faktycznie się tam wtoczymy pod górę. Niestety toczyś... O, proszę bardzo.
niestety straciliśmy już sporo paliwa na ten manewr. Jeszcze raz. Coś cały czas nie idzie, nie wiem czemu. Musimy lecieć do góry najpierw, zupełnie do góry. Więc nam się nie przewracaj. Okej. Może spróbujemy z otwartymi nóżkami, wtedy będą zahaczać o glebę i jakoś nam się łatwiej postawi się na nogi, nie wiem jak to nazwać. Strasznie wytrzymałe swoją drogą te nóżki. No nie, niestety. Musimy się ustawić zupełnie do góry. I wtedy spróbować dopiero. Okej, kolejna próba. Raz się udało, uda się na pewno jeszcze raz. Nie, jesteśmy cały czas zbyt płasko, żeby to się tak fajnie rozkręciło, jak się wtedy rozkręciło, że praktycznie nas postawiło do pionu. Okej, zaczynam się już powoli irytować na to. Szkoda, że nie mamy odkrytych jeszcze RCS-ów, wtedy bez problemu byśmy sobie do góry podskoczyli. O! Okej, o to mi chodziło, dokładnie o to mi chodziło. Tylko cały czas nie mogę zrobić cholernego manewru. Bez sensu. Okej, dobra. Jesteśmy w ogóle, nie jesteśmy w domu. Nie w tę stronę, jak to się mówi. A już teraz nie mamy paliwa, żeby to poprawić. Gdzie my w ogóle lecimy? Źle. Musielibyśmy lecieć bardziej w bok. Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć, czy da radę jakoś jeszcze bardziej zbliżyć? Chyba nie da rady bardziej zbliżyć.
Okej. Polecimy sobie w tamtą stronę. Teraz jesteśmy już w odpowiednim miejscu, ale pytanie, czy starczy nam paliwa najzwyczajniej w świecie. Czarno to widzę. Okej, to powinno być już dobre, ale nie wiem, czy starczy nam paliwa. Natomiast możemy spróbować, hej no, co nam szkodzi. Okej, w międzyczasie zobaczymy sobie, co tam też w komentarzach piszczy. Słuchajcie, jest szansa naprawdę. Czy to ma tak wyglądać? Nie, na pewno nie. Niestety zostaliśmy oszukani. I nie wiem w sumie dlaczego. Dlaczego nasz nawbol przestał działać. Gdyby nie ten dziwny manewr, to być może udałoby się nam wrócić na powierzchnię planety. Okej, szczerze mówiąc nie wiem, co o tym sądzić tak naprawdę. To było bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Co się stało? Nie mam pojęcia, co się stało. Natomiast już wiemy, że w dobrą stronę jestem zwrócony i tam trzeba właśnie lecieć. Okej, teraz spróbuję zapisać, jak już będziemy w górę, żeby nie robić za każdym razem tego od początku. Okej. Dobra, zapisuję. Szybko idziemy sobie na naszą mapę. Wyłączamy to i daję manewr. Co się dzieje? Jeszcze chyba za wcześnie troszkę. Z tym manewrem się pośpieszyłem. No i znowu jest źle. O co chodzi? Znowu jest bardzo źle. Działaj. Ah.
Niestety, niestety, niestety. Jeszcze raz. Na szczęście już jesteśmy w górze. To sobie wyłączamy. Spójrzmy na naszą ścieżkę startu. Dodamy manewr. Okej. Jaką mamy pereapsę teraz? 300 tysięcy. ...25, jest okej, tylko... Tylko pytanie, gdzie my to musimy teraz zrobić? Tutaj. O, super, 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 super. Jedziemy, 27 sekund. Czy nam wystarczy? Ile mamy tutaj paliwa? Może nam wystarczyć. Albo i nie wystarczy. Coś się zaczyna dziać. Miejmy nadzieję, że to wypali. Byłoby bardzo miło. Czy SAS spala paliwo? Mam nadzieję, że nie. Globus widzę, ok. Tylko pytanie, czy to będzie działać. Większość tych modów, które proponowaliście, nie zadziałała w ogóle. Ajajajajaj, widzę to słabo, szczerze wam powiem. Nie wiem, może jest na sali tak zwanej jakaś mądra głowa, która będzie w stanie pomyśleć, co możemy w takiej sytuacji zrobić. Wydaje mi się też, znaczy przede wszystkim dużo paliwa poszło na to nocne lądowanie, gdzie trzeba było dopalać, odpalać, dopalać, odpalać, nic fajnego. No tutaj nam brakuje tego naprawdę niedużo już. Gdybyśmy też może jakoś mogli odrzucić ten górny, niepotrzebny nam już, no, jak on się nazywa, moduł. Ale niestety. Gracjan, spoko, tylko że mamy i tak za mało paliwa, zobacz. Jaką orbitę się udało zrobić, a tu masz dopiero ucieczkową z Księżyca, więc to jest w sumie... słaba opcja. Dobra, ale możemy spróbować to zrobić.
Jeszcze raz. Trzeba troszkę mocniej przygrzać, bo silnik nam się jednak przyda potem. Dobra, sprawdźmy teraz tylko, gdzie będzie karbin i czy będzie nam się to dogrzewać ładnie. Znaczy, wydaje mi się, że prądu przede wszystkim nam zbraknie z racji na to, że nie będziemy po odpowiedniej stronie. Aha, jeszcze śmieszniej, cała misja jest po odwróconej stronie. Także chyba niestety nigdy nie zobaczymy karbinu. On jest chyba tak jak nasz księżyc po prostu. Zwrócony cały czas tą samą stroną. Czy kubki mam zamiar wprowadzić? Ale jakie chcielibyście kubki? Mogę wprowadzić generalnie różne gadżety. Tam w tym sklepie, gdzie jest Astro Sklep, są no, dostępne wszystkie praktycznie marketingowe gadżety. Natomiast pytanie, co za kubki? No niestety, to nie przejdzie. Także ja bym proponował zostawić go tutaj i po prostu przyszykować kolejną ratunkową misję. Wiecie co, dodruk będzie w tym tygodniu robiony koszulek, także trochę opóźnienia było, natomiast będzie w tym tygodniu, więc wtedy na pewno dam znać, że już są. Pewnie na początku przyszłego tygodnia już będą w sklepie. No szkoda, myślałem, że się ta misja nam uda. A tu El Duppa. Dobra, przynajmniej prąd nam się odtwarza, także... Za dużo zostało zrobione... Za dużo powiem wam było... przy lądowaniu odpalenia silnika, zamiast zrobić to płynnie i fajnie, to niestety cały czas skokami musieliśmy robić z racji na to, że nie widziałem, gdzie jest nasze podłoże. Awa. Coś nie mogę pisać, nic nie mogę, widzicie, nic dzisiaj nie działa, nawet nie mogę na czacie napisać, nic wam. Ktoś się pytał, gdzie jest Astrosklep? Tutaj jest, już daję wam linka. Proszę bardzo. Natomiast myślę, jak to ogarnąć. I nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, wróćmy do naszego Space Center, zobaczmy, co mamy w naszych, no jak one się nazywają, no, słowo mi uciekło, w naszych kontraktach, o właśnie. Conduct temperature service on the moon near Crab 1, proszę bardzo, już nawet tam jest coś do zrobienia. Fly by Minmus. Może spróbujemy na Minmusa wysłać coś. To można wziąć tutaj. Okej. Dlaczego by nie na Minmusa? Odprężymy się jakoś po tym nieudanym głównym dzisiejszym zadaniu. Paweł, podoba mi się twój plan. Możemy tak zrobić.
Okej, okay, Frytek, dobra, spróbujemy zrobić tę orbitę, chociaż będzie, będzie ciężej, dużo ciężej potem przy moich umiejętnościach póki co jeszcze zrobić rendezvous na orbicie, czyli te spotkanie i dokowanie, czy nawet nie tyle dokowanie, ale niech one sobie obok siebie lecą, a on przeleci z jednego na drugi, ale możemy tak zrobić. Czekaj, bo on leży, a przy F9 mamy, zdaje się... Tak. Jaki mamy teraz? 6 kilometrów. Powinno być ok. Pytanie, czy tu starczy nam paliwa, żeby zrobić tę naszą orbitkę. Nie zapowiada się na to. Chyba trochę za późno też zacząłem odpalać w tę stronę. Wylatuję w stronę przeciwną do obrotu Moona, gdy zobaczę Kerbin pełna moc w niego, ale nie zobaczymy go. Zobaczmy w ogóle, na co nam pozwala ta ilość paliwa, którą mamy na pokładzie. No pewnie nie za wiele. Gdyby znaleźć chociaż jeden kanister. No, orbitę się udało uzyskać. Mogłem nawet wcześniej dużo przestać ją robić. Natomiast to się chyba nie uda. I co, prosto w niego teraz, tak? Ale z jakiej perspektywy prosto w niego? No z takiej. Na to nie ma paliwa. Nie no, słuchajcie, jest po prostu za mało paliwa. No musielibyśmy na kodach jechać, żeby w tej sytuacji go stąd zabrać, więc niestety. Gdyby nam się udało coś odrzucić, no ale nie mamy już co odrzucić, nie mamy jak tego odrzucić niestety. Pomóż sobie RCS-ami z kombinezonu Kerbala, no a potem jak wrócimy na ziemię w skafandrze? Michał, bo jesteś pesymistą, to przez ciebie. Możecie winić Michała 0803, to przez niego. Ale słuchajcie, nie jest już źle, jest już na orbicie, to jest coś. Tylko taka orbita będzie problematyczna, musimy to zrobić jeszcze raz i po prostu utworzyć jakąś sensowną orbitę. Zabić go. Okej, okay, ile mamy wysokości? 4700. Jeszcze.
4800. Pięć tysięcy, dobrze. Znowu za późno, kurde no. Nie, za późno. Trzeba po prostu nie wyłączać silnika, tylko cały czas pruć. Cztery siedemset. Okej. No nie jest to dokładnie ten kierunek, w którym chciałbym lecieć, ale co zrobić? Razem chyba nam nawet na orbitę nie starczy. Mhm. Skral, taki jest właśnie plan generalnie. Właśnie to próbuję zrobić. Wtedy nie będziemy tracić paliwa ani na lądowanie, ani na start. Coś jest nie tak. Nie mogę odpalić rakiety. A, przyspieszenie nam się włączyło jakimś cudem. No i niestety dupa. Okej, posłucham się kogoś tam, kto pisał, żeby zaczynać orbitę od razu robić, natomiast... Jest z tym problem, powiem wam. Okej. Znowu za późno. Mam słaby timing strasznie dzisiaj coś. Niestety el dupa, jakby to Kazik powiedział. Ale zrobiłem save'a w odpowiednim momencie, także... Także nie ma tego złego. No niestety, z tego orbity nie będzie, czyli jednak wychodzi na to, że mój sposób nie był taki zły. Chociaż, no proszę bardzo, może jednak się uda. 5716, no już jest jakaś w miarę, powiedzmy. To tam przy tych 16 też damy i wyrównamy.
i będzie nam łatwiej wtedy dosięgnąć tego naszego właśnie Jebediasza. W sumie możemy wysłać podobny bardzo statek, właściwie taki sam. Ale jak to od nowa misje? Bo nie do końca rozumiem, co macie na myśli, mówiąc od nowa. Dobra, za chwilę jeszcze podniosę trochę orbitę z drugiej strony, na naszym Perymunie. I zobaczymy, co będzie dalej. Radek, już były wszystkie pytania i tak dalej? Nie no, zaraz wyślę jeszcze jeden i po prostu spróbujemy go zabrać z tej orbity. I Ganja, no myślę, że wystarczy. Czemu ma nie wystarczyć? Spoko, zrobimy trochę dłużej dzisiaj live'a. Dobra, jesteśmy już odpowiednio wysoko. Come over here. Okej. Zobaczymy, na ile się da to. Do 4 musimy zejść. Dobra. I teraz lecimy sobie dalej i tą też podniesiemy. I już jest spoko. Już zaoszczędzimy kolejną część paliwa. Super. 131 na 124. Lepiej już nie będzie. Nie będziemy kombinować, bo mamy już tego paliwa bardzo mało. No i to sobie krąży. Także przejdźmy do naszego Space Center i wyślemy misję ratunkową misji ratunkowej. Coś wysadzić, niepotrzebną kapsułę. Potem wysadzimy, ale tego tutaj nie widać, jak coś się wysadza, także spoko. Zróbmy Marsjanina. Poślij statek, który zrobi kółko dookoła Moona, a gdy będzie dostatecznie blisko rakiety, wtedy Jebediasz podleci w kombinezonie Ewa do tego statku. No właśnie taki jest plan, mój drogi. Tylko znowu bez STS-a. Zobaczmy, czy my nie możemy kupić jakiegoś czegoś. Bo przez ten brak STS-a tak naprawdę straciliśmy w pizdzilion paliwa tak naprawdę. Gdzie to będzie? Tutaj będzie. Czy mamy jakieś systemy kontroli? Co to jest? Small Inline Reaction Wheel. No patrzcie, patrzcie, patrzcie. 2 punktów, niecałych. 1,6 punkta. Co możemy zrobić? Czy możemy jakieś badania zrobić tutaj? Czy mamy już jakieś kółka? Tyle odpowiedzi. Tak, mało pytań. Science Junior w morzu. Nie głupie. Możemy spróbować coś takiego zrobić na szybko.
Zaraz, czy to nie ma STS-a? Wystarczy, że zrobimy tak. Poczekajcie. Czy to nie ma STS-a? Brygada RR. I pozbądźmy się naszego z tej putnika, a załóżmy to. I zobaczmy. I może jeszcze tak. Powiedziałem tyle odpowiedzi, tak mało pytań? Można i tak. Znowu mamy naszego Kerbala, kurde. Jestem roztargniony niesamowicie dzisiaj. A co, dużo waży ta sonda? Ile ona waży? 0,1 tony, 0,05. Raptem dwa razy cięższa. Nie przesadzajmy. Tylko 50 klocków więcej, jak to się mówi. Teraz tak, wywalamy naszego Billa Kermana i sprawdźmy, czy to da nam STS. Mamy STS, moi drodzy. Taka prawda. Dios mios. Wczytał kapsułę w centrum samolotów i zbadał pas startowy. Okej, jest to jakiś pomysł. Natomiast mamy już rozwiązanie, więc chyba nie ma co się tutaj, że tak powiem, za bardzo. Nie ma co się za bardzo tutaj spinać, moi drodzy. Jest dobrze. To jest system kontroli taki, że nam rakieta nie lata na lewo i prawo, tylko generalnie jest stabilizowana. Powiem wam, że podoba mi się design tego pojazdu. Brygada ma ładny design. To się pięknie prowadzi, jak Chevroleta. Ojej. Dobra, to już jest nam niepotrzebne. Teraz lecimy na górę i tutaj sobie zaczniemy tworzyć naszą... Chociaż w sumie możemy już zacząć to robić. Pa, 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 pa. No i pięknie.
Masa dość spora, ale chyba się uda. Jak z paliwem, nie jest źle. Okej, teraz muszę sobie przypomnieć, bo już dawno tego nie robiłem. Jak robiło się spotkanie na orbicie? Na cel, w momencie kiedy jest się mniej więcej pod kątem 90 stopni, dogania się i tak dalej, i tak dalej. Możemy wejść na wyższą i doganiać go i to będzie najrozsądniejsze, no bo bez sensu wchodzić na niższą i czekać na niego. A także tak. Czy nam się uda zrobić orbitę? Pytanie. Chyba nam się uda, nie? Jesteśmy dosyć wysoko jeszcze. Mój ulubiony moment. Strasznie nieefektywne te rakiety robię. Będę musiał poczytać coś na ten temat, chyba więcej. Może faktycznie tego asparagusa zacznę się bawić. Czterdzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt. Dobra, jeszcze paliwa mamy całkiem sporo. Teraz gdzie jest nasz księżyc? Tutaj, czyli stąd mniej więcej trzeba dodać manewr. Dobrze. Bardzo dobrze, dostatecznie. Ale asparagus, widzisz, nie jest taki zabawny. Po prostu byśmy polecieli, zabrali go z powrotem i co? A tak? Zobacz, co się dzieje. 20, 17, 13 sekund. 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odpalamy. Tym razem udało się, jak widzicie, dużo więcej paliwa zachować. Z racji na to, że nie robiliśmy dziwnych manewrów rodem z lat 70. na orbicie, w postaci właśnie tego, że mamy SAS tym razem. Właściwie SAS, a nie STS. Pewnie Stability Assistance System, albo coś w tym guście. Dobrze kojarzę. Ależ się przyjemnie to prowadzi. Jak przesiąść się z Trabanta do Tesli? Co najmniej. I jeszcze zostało paliwo, które wykorzystamy tam potem. Dobra, zapisuję. Quick saving. STS mi się z promami kosmicznymi pomyliło. Nie wiem, czemu tak mówiłem, ale tak widocznie mówiłem. Dobra, kto jest naszym celem? Brygada RR. Set a start. Targetto. Nie w tę stronę latamy zupełnie. Co robić, co robić? Będziemy się strasznie bardzo
strasznie bardzo, że tak powiem, szybko mijać. I co my możemy teraz zrobić? Dobra, muszę teraz pomyśleć. My latamy w tamtą stronę, on lata w tę stronę. Mamy całkiem już sporą inklinację do poprawienia, no ale nie aż tak sporo, żeby się obrócić. Trzeba wysłać trzecią. Ile mamy paliwa? Paliwa mamy dużo. No dobra, zróbmy więc tak. W którą stronę będzie lepiej? Tu jesteśmy już w dół. Nie. Okej, spróbujemy to zrobić, może to się uda nawet. 18 sekund, czemu nie? Czemu nie? To strasznie nam paliwa dużo zeżre. Ale z drugiej strony... Obracam się w drugą stronę, żebyśmy lecieli równo z tamtym. Może to wyjdzie, kto wie. Właśnie, czy był ten, było już losowanie? Tych kodów wszystkich, wszystkie zeszły, bo nie wiem, Radku, jakbyś mógł odpisać, to byłbym wdzięczny. Okej, dziękuję bardzo. To sobie wyłączamy. Teraz z drugiej strony zrobimy dokładnie to samo. Super, super, super. Podoba mi się to, to się uda. Zobaczycie, że to się uda. Wspomnijcie moje słowa jeszcze. Zapisujemy. I lecimy. Co poczniem? O kody wszystko tam Radka pytać. Ja mówię, ja tu muszę robić orbitę. Nie wiem, czy już wszystkiego nie rozdał. Było ich 7 w sumie. Na subów i nie na subów. Okej.
jeszcze jeden taki manewr i będzie całkiem nieźle, powiem wam szczerze. Aha. Kerbale tak robią. Aha. Chyba teraz w tę stronę, tak? Czy nie? To już zgłupiałem. Lecimy sobie tak. Tak. A chcemy lecieć w tę stronę. Bo mieliśmy złą orbitę na początku. Zaraz. Cofnijmy się, bo mi się wydaje, że w drugą stronę zrobiłem tam niepotrzebnie. Gdzie my jesteśmy? Ok, jesteśmy sobie tutaj, z tamtej strony. I my lecimy tak, a ty latasz w którą stronę? Muszę się zorientować. Czyli musimy ją obracać w tę stronę. No to dobrze robiłem. Żeby nam się przekręciła tak. Bo na razie lecimy w przeciwne, więc tutaj muszę zrobić manewr. Tak, musimy ją obrócić tak. Dobrze myślę. Nie, w tę stronę. No załóżmy, że sobie tak na razie zrobię, żeby... Nie, tak nie sprawdzę. No ale dobrze, musimy tutaj jechać w dół z tym. Ciekawe, czy to... To chyba nam za dużo paliwa będzie musiało zeżreć. Niestety. Więc tak na jeden raz się nie da, ale dobra, widzę już, że w dobrym kierunku ją ustawiam, także spoko. Chociaż... Szczerze mówiąc... Ile mamy teraz wtedy od 0,5%, 0,5%. Może się to uda jeszcze jakoś wyrównać. Minus pół, cały czas minus pół. Minus pół. Minus pół. 1,7, za dużo. Minus 1. A. Okej. 0,7, 0,7, 0,6, 0,4, 0,6, 0,5. Czyżby się nie dało inaczej? Widzicie minmusa? Tutaj obok błyszczy. Dobra, zobaczmy, gdzie nas to zabierze, bo jestem sam ciekawy, ile paliwka trzeba będzie zużyć, żeby taki manewr zrobić. Ale skoro już robimy misję ratunkową misji ratunkowej, to możemy trochę też poeksperymentować. Sekund, nie tak dużo. Normalnie stracilibyśmy 40, więc oszczędzamy 4. Nie jest źle.
węzły wstępujące, a ja sobie próbuję cały czas przypominać, jak się spotkać z tym naszym, naszą brygadą RR. Cały czas coś mi nie pasuje z tą orbitą, tylko nie wiem co. Nara, Papa Smurf. Pytanie tylko, czy nie będziemy musieli dodać troszkę? Chyba nie będziemy musieli. Chyba nam się orbita sama ustabilizuje. Laki język. Dobra. Coś się zaczyna dziać. No, z NASA by nas wyrzucili za taką misję ratunkową. Ale co zrobić? Okej. Czy teraz poruszamy się w tę samą stronę? Dokładnie w tę samą stronę. To jest nasz target, więc teraz tak. Na apogeum sobie dodamy manewr i tu będziemy hamować, ale nie aż tak, nie aż tak, spokojnie, mój drogi padawanie. Tu, pa, 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 pam. Okej. Coś czuję, że znowu nam przez ten manewr nie starczy paliwa, a tak fajnie już było. Wróćmy sobie teraz, znaczy inaczej, lecimy na drugą stronę. I tam sobie też zrobimy manewr. Gdyż ponieważ musimy jakoś sensownie. To jest bezsensownie akurat. Musimy pomyśleć, jak to dobrze ustawić wszystko. Jeszcze raz. Ciekawi mnie jedna rzecz. Tutaj chyba będą za duże skoki jednak przy tak niestabilnej orbicie. Tak. Dlatego musimy ją ustabilizować trochę.
No i dobra. Przy następnym przelocie zmniejszymy orbitę i będziemy czekać, aż pojazdy będą się gonić. Haha, gońcie się. Wiecie, co z tego jeszcze da radę wrócić? Jesteśmy całkiem wysoko. Jeżeli nie zmarnuję jakoś dużo paliwa na... na zmiany kursów, to powinno być ok. No, tak by było właśnie, NASA by zbankrutowała. Jest mi wstyd za to, że na początku nie udało się z tym, z trajektorią lotu. Przez co musieliśmy... Dobra. I teraz musimy się tu ganiać na orbicie, aż nam się ładnie poustawiają te... Trochę to może potrwać. Ale już się zbliżają. Chociaż pytanie, czy ta orbita nie jest zbyt zbliżona do tego, ale... No, tak mi się wydaje, że coś jest... Jednak trzeba chyba troszeczkę wyżej. Dobra, okej. Ja zadaję teraz pytanie i to będzie pytanie dla niesubów. Gdzie my mamy tutaj apoapsę teraz, kurde? Tutaj. Troszkę dopalę, żeby ta różnica była większa. O. Może to coś da. I piszcie do Radka. I pytanie brzmi... Jak będzie brzmiało pytanie? Już wam mówię. Co byś zrobił, gdy, lub zrobiła oczywiście, gdyby... Okej, okay, co byś zrobił lub zrobiła, gdyby okazało się, że poleciałaś w kosmos, ale... Chyba teraz za duża jest, ale... Ale na przykład... Okej, coś tu mamy. Ale nic ciekawego. No patrzcie, nie mogę wymyślić pytania jakiegoś sensownego. ...14 kilometrów. Ciekawe. Okej, może się coś uda zrobić tutaj. Poczekajcie, teraz z tym pytaniem pójdę dalej, tylko... 14 km to jest jeszcze całkiem sporo, ale... A tu będzie ile? 13 km. Się może udać. Zróbmy jeszcze manewr tutaj taki, zobaczymy, czy to się uda nam zbliżyć, czy też nie uda nam się zbliżyć. Ile mamy? 6 km. 7 km, czyli nie. 7 km, 6 i 6, 6 i pół, zjedziemy niżej, 6 i 2, 6 i 1,
6-1 cały czas, kto da więcej? 6-9, dobra, trzeba cofnąć. 6-1. 6 km to już jest powiedzmy odległość, jaką można ewentualnie już coś tam czarować. A pytanie brzmi, co by się stało, gdybyście polecieli w kosmos i okazało się, że... w barku są same... Proszę mi tu nie dzwonić teraz. Dobra, poszło. Nie wiem, co w barku mogłoby być samo. Nie wiem, Radek, wymyśl jakieś pytania, a ja teraz jestem totalnie pochłonięty tym. Super. Teraz, gdzie my jesteśmy? Tam jesteś. Okej. Coś nam się w ogóle nie zbliża. Ok, 5 i 7, 5 i 6, 5 i pół. Dajmy większy impuls. Okej. Czy my tam mamy jeszcze paliwo jakieś? Na naszym tym? Coś tu jeszcze powinno być. To lecimy na brygadę, wykorzystamy to paliwo. Tylko nie wiem teraz orbit. Okej. Troszkę się zbliżymy. Wiecie, że to się może udać? Ok, szybko się przełączyć, bo nam się paliwo skończyło. Dobra, myślę, że to już jest odległość, kiedy możemy na RCS-ach polegać, nie? Próbujemy? Próbujemy chyba. F5, przechodzimy do naszego Kerbonauty, wychodź na zewnątrz. Gdzie to jest? Gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy. Puść się. To się może udać. No co jest? Puść się. O właśnie. To jest nasz target. To jest nasz target. O właśnie, o to chodziło. I lecimy. I to jest to, o czym mówiłem. Teraz zrobiłem jeden impuls i sobie już lecimy, jak widzicie. Potem zrobię impuls, żeby wyhamować. Czuję, że nie będziesz wrócić z nami na powierzchnię planety.
Teraz jak widzicie, zbliżam się do naszego celu z prędkością 6, 5, 4, hamujemy, jednego metra na sekundę. Dobra, tutaj już na oko możemy sobie latać, jesteśmy już całkiem blisko. Szukamy wlotu, to znaczy naszego O. A w tle księżyc pod nami się pięknie rozciąga. Ta-ta-tam! Ach, proszę bardzo, udało się. Udało się. Dobra. Teraz, skoro już tego nie potrzebujemy, skoro nie potrzebujemy już naszego targetu... Gdzie jest nasz target? No mniejsza. Unset target, dobra. Teraz zrobimy sobie orbitę powrotną. Chyba nie o taką orbitę walczyłem. Pytanie, ile nam to zeżre paliwa, bo ostatecznie zrobimy sobie po prostu orbitę na zasadzie manewru naszego ulubionego Hochmana, który brzmi prawie jak manewr Sajfana. No i dobra. 11 sekund nam tylko potrzeba impulsu na coś takiego. Jestem po prostu zadowolony. Chyba na 11 sekund impulsu nam... nas stać. Okej, okay, czy się uda? Zakłady ruszyły. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I nie dowiemy się teraz co i jak, bo teraz zrobię przerwę na reklamę jak na TVN-ie i idę zrobić herbatę i nie tylko.
Dziwne. Mik się zawiesił. Okej, wracamy sobie na naszą planetę. Jesteśmy już blisko. A w rytm zaczyna nam grać muzyka z National Geographic. Bo tak mi się jakoś ubzdurało, żeby ją sobie zapuścić. Coś wybuchło. Na szczęście nie my. Nieme filmy astrofazy. O Uranie zrobię niemy. Będzie na migi, będzie. Ten koleś będzie tam na dole migał, co w telewizji zawsze to robił. Ile ablotora zostało? Jeszcze całkiem spoko. Jak się czuje nasz Carbonauta. Całkiem nieźle. Jestem wzruszony poniekąd, że udaje się nam powrócić jedynie w pierwszej misji ratunkowej, czyli nie w drugiej misji ratunkowej. Znaczy właściwie w drugiej misji ratunkowej do pierwszej misji ratunkowej nie musieliśmy robić trzeciej misji ratunkowej i to jest pocieszające. To jest pocieszające. To pokazuje, że właśnie polecieliśmy tam nie dlatego, że było to łatwe, ale dlatego, że było to trudne. A uratować możemy każdego Kerbala, ponieważ jego życie jest po prostu święte i jego życie jest bezcenne. O ile jest to oczywiście jebedierz Kerbal. Każdego innego zostawilibyśmy tam na pastwę losu. Także znów Kerbin jest wielki. Dolatujemy o świcie. Ablator nam się nie spalił. Jest pięknie. Dobra, za chwilę możemy już wyłączyć w sumie SAS, nie jest nam potrzebny. Niedużo widać, ale w sumie może to lepiej, że niedużo widać. Tutaj mamy nasz spadochron. Nasz jebediarz Kerman bardzo zadowolony, znowu widzi znajome rejony. Coś niesamowitego, ta misja była piękna. Ta misja była tak piękna, że zasługuje na jeszcze raz muzykę z National Geographic. A my powoli szykujemy się do otwarcia spadochronu. Zrobimy to na 5000 metrów. Zrobię zapis przed otworzeniem spadochronu. Ktoś w sumie słusznie powiedział. Teraz słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec emocji, ponieważ nasz jebediarz Kerman ciągle może zginąć, dlatego że spadochron jest obliczony dla kapsuły, a tutaj musi udźwignąć jeszcze dodatkowe elementy. Jednak czy spowolni nas na tyle, aby Kerman przeżył? Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku.
jest poniżej 12 metrów na sekundę. Proszę Państwa, szanowni widzowie, szanowni zebrani przed telewizorami, przysyłający pocztę elektroniczną oraz tradycyjną, oto przed Państwem pierwsze lądowanie i powrót z Księżyca Kerbina Moona. To niesamowite. Jesteśmy świadkami historii. To, co widzicie tutaj, będziecie mogli opowiadać swoim wnukom, a one swoim wnukom. A ich wnuki już nie będą opowiadać, bo dla nich będziecie już tylko legendą. 600 metrów, niecałe pół kilometra dzieli nas od uderzenia w powierzchnię wody. Przyspieszymy sobie trochę ten temat. A z drugiej strony może w ten sposób ja się z wami pożegnam. Właśnie w ten piękny oto sposób. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami w ten wtorkowy, udany jakże bardzo stream. Dzięki, że wytrzymaliście te wszystkie próby nieudane, ale mam nadzieję, że przynoszące wam wszystkim radość. I mam nadzieję też, że ci, którzy jutro mają klasówki, pracę od rana i tak dalej, staną jednak wyspani i z lżejszym sercem po tym, co zobaczyli dzisiaj, pójdą tam, gdzie mają pójść. Także dzięki wam wszystkim, że byliście dzisiaj. I zobaczmy jeszcze, jak nasz jebediarz uderza o powierzchnię wody. Trzydzieści metrów, 20 metrów, 10. Piękne, piękne. To było po prostu piękne. Także zobaczmy go jeszcze tutaj, całego szczęśliwego. O, pieniążki się zgadzają, wszystko się zgadza. Proszę bardzo. Jebediasz. Dwa punkty doświadczenia za to, co wykonał dla nas. Co wykonał dla wszystkich kerbali właściwie, kerbonautów, kerbińczyków, czy jak jeszcze chcecie ich tam nazwać. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim, że byliście dzisiaj z nami. W czwartek oczywiście Astrofaza Live będzie o misji Apollo 11. Także będą zdjęcia, będą filmy, będą różne dziwne rzeczy, więc na pewno wpadajcie, dajcie znać też wszystkim znajomym, którzy interesują się tym, albo być może jeszcze nie wiedzą, że się interesują, bo będzie naprawdę czaderski stream. Także do zobaczenia, trzymajcie się i dobrej nocy. Dzięki.